wreszcie i błogosławiony owoc żywota Twojego. Mieć dużo święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Prowadź Maryjo, łaskę pełną, Panie, błogosławionaś Ty między kobietami. Dobrze, ale ja chcę, żebyś zadzwoniła do tego Marecka, żeby on nie molestował mnie, bo nie przyszedł wąt za 200 złotych do Saturna i on to bardzo chce, ale on nie rozumie, że on nie powinien tego wonu za 600 złotych na powodówkę dostać. I on chce i tamto, chce i to, chce i wszystko i te koszule, co ty chce zdać, on też pewnie chce. To się spyta jego, zadzwoń 505, 925, 605. Ale my nie mówimy o praniu, my w ogóle nie bierzemy, bierzemy nowe, zakładamy i w ogóle nie bierzemy nowe. Ale wcześniej ciuchy w magazynie są nie mają. Będą, będą, nie ma. Błogosławiona to będzie dzisiaj na tej wigilii, bądź o 15 upaloszymy, bądź. No ja wiem, bo za daleko masz, ale wiesz, no bardzo spokojnie, proszę Ciebie, gorące ziemniaczki, no i ten karsz tradycyjnie według palotynów smażony, to jest wielka tradycja, wiesz. A Ci chcę zapytać, a Ty czy ja to je chusta, to jest no idę na tego karcia, bo ja po prostu nie pogarszczę. Dobrze, że ty to zauważyłaś, wiesz? No ja właśnie chciałabym pouczyć, że można jeść nawet na Wigilię mięsa. Jak tam będę, to powiem, proszę Państwa, proszę, nawet mu pozwalam jeść na Wigilię mięsa. A jeżeli pan... Nie, z Biblią nie, no to chyba, żebyś była może z książeczką do nabożeństwa katolicką, to byś się źle przygotowała. Musiałabyś być z Biblią, to wtedy nie. No, także, a kiedy przyjedziesz? No to więc ci mówię, że zadzwoń do Marecka i możesz mu złożyć życzenia świąteczne i to wszystko. Myślę, że on nawet by odebrał 505, 725, 605. Czy chcesz drugi telefon? Ojcze nasz, któryś jest na niebie, święć się Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego usprawiedliwionego, przyjmij odpuszczam naszych winy, jak to my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale... No, no właśnie, on jest tym niewolnikiem, wiesz, jak i do niego raz poszłam na święta z Aliną Lasoczą, reżyserką, jak nam zrobił rybę, on się umie postawić, to myśmy siedziały na wersalce, a on siedział na podłodze i tak po prostu nam dogadzał z tą Aliną Lasoczą, ona już pojechała na Litwę, bo to Litwinka, to było parę lat temu. Myśmy byli u palotynów, u Marecka po drugie i jeszcze na wschodniu pojechałyśmy na Czerwony Bar. To nawet one się patrzyły, co to za kobieta w tym futrze takim, że nie chciały za bardzo dać tego steropianu, wiesz, z tymi pierożkami, z kapustą. A ja mówię, Alina, wiesz, no to więc ten Marecek siedział na podłodze, tak usługiwał, że on momentami to naprawdę zachowuje się bardzo skromnie, ale momentami to mu odbija, że mu się coś należy za to, że on się...
podawał ci jeść, jak ciebie nakarmił, tak jemu się należy. Nie Matko Boża, módl się za nami. Nie, on wie, że to jest niemożliwe, bo jak ja powiem nie, to on będzie wtedy, wiesz, skakał, krakał, gdakał i tysiące SMS-ów wysyłał. No to wiesz, ja do niego i tak czasem jeżdżę, ale jak on jest taki kłótliwy, a taki krzykliwy, to nie ma sensu. Te babilonki sobie odpuszczą do niego, wiesz, wystarczy, że on tutaj tysiące tych SMS-ów wysyła. A czy ty masz tam te SMS-y? On po prostu już kładzie się do trumny. Nie wiem, czy ty wiesz, że on ma na dupie prysk. Bajka to jest wymyślił, ale on tam naprawdę do tego rakowca jeździ. On mi to mówi, że on naprawdę jeździ. A może wiesz, ponieważ on jest wrażliwy, jest przewrażliwiony, to może być tak, że on, wiesz, rozdrukuje te bajki. Tak, żeby każdy mu coś dał, a potem jeszcze nawet, żeby musiał dać. Żeby musiał dać. Czyli jako niewolniczka musisz dać, oddać hołd lenny, pokłonić się i na szmatach mu tam wyłożyć swoje bogactwa, może mleko z pierwszy silikonowej, czy coś takiego, że to on ma wiedzę tęskniową, oczywiście. On ma. Ma świadomość, tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od zła. Tak, tutaj jakiś SMS napisał, że... No kurwa, weź ten drog wyłącz, no! No poczekaj! No przeczytaj! No bo to się też denerwuje, to wszystko. Że jakiegoś Wiśka na policję, wiesz, Mareczek zgłosił, wiesz. No. No. Do pracy go wyślę, tak. Tak, z głupoty i z lenicy. Oczywiście, że nie, bo nic nie było. Ja mówię, ładuję, odłącz chociaż na chwilę ten telefon. No. Także ty, Ewka, powinnaś na tych grenadierów pójść i powiedzieć, że wiesz, wariat ci tyle SMS-ów wysyła, a ty masz jeszcze te SMS-y? Też skasowa, też. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. No. No. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Tak, tak.